Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski, mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznej prognozy na nadchodzący tydzień. Tym razem nietypowo, wyjątkowo nagrywam z Cypru, na Cyprze, 29 stopni, słońce, jak widzicie, niebo piękne, morze. Po lewej stronie, za ogrodzeniem, znajdują się park archeologiczny Grobowce Królewskie z czasów antyku i panowania Rzymian i Ptolemeuszy. Bardzo ważne miejsce archeologicznych badań. Za mną, jeżeli się może uda, zobaczycie latarnię morską. O, może gdzieś tam. Latarnia morska w Pafos. Mimo, że tutaj bardzo ciepło, to w Polsce mamy jesień. No i co ta jesień nam przynosi? Co ciekawego nas czeka w nadchodzącym tygodniu? W poniedziałek Merkury w Trygonie do Jowisza, bardzo dobry aspekt. Wiemy, że Merkury jest w ruchu wstecznym, więc nie najlepiej to działa na nasz umysł, intelekt, komunikację z ludźmi, więc dlatego dobra współpraca między Merkurem a Jowiszem pozwoli nam efektywnie wykorzystać potencjał umysłowy, intelektualny. Jest to dobre dla naszej kreatywności, myślenia, analiz intelektualnych, uczenia się, negocjacji, więc dobry dzień mimo tego Merkurego w ruchu wstecznym. We środę bardzo ważny dzień, nów księżyca w znaku wagi. Bardzo trudny, bardzo ważny moment. Trudny dlatego wyjątkowo, no wiemy, że nów jest bardzo fajnym momentem, który my generalnie bardzo często coś mówimy o nim pozytywnie. Jednak tym razem nów może nie być najlepszy, dlatego że towarzyszyć mu będą twarde aspekty. Będzie w koniunkcji z Marsem, z Merkurym, co powoduje, że nasze myślenie, działanie będzie bardzo naznaczone bardzo twardymi tendencjami związanymi z walką, agresją, emocjami, napięciem, stresem. Tego się możemy spodziewać. Po prostu będzie to twardy bardzo moment, w którym niekoniecznie sprawy pójdą w naszym w oczekiwanym kierunku. Ale Pluton rusza ruchem postępowym. To bardzo dobry fakt, bardzo pozytywny, pomyślny. Pluton w ruchu postępowym pozwoli nam wreszcie ruszyć z tym, co się zablokowało, co wymagało głębokich transformacji, co było konieczne, niezbędne, ale co było wstrzymane w działaniu. Pluton jest niszczycielem, wiemy. Jego działanie nie jest miłe, ale on jest potrzebny. Gdyby nie Pluton, gdyby nie różne transformacyjne procesy, utknęlibyśmy wszystkim, co stare, szkodliwe, niepotrzebne, więc jest nam on potrzebny. Jest on konieczny do działań, do różnych zmian. We czwartek Wenus wreszcie wychodzi z paskudnego Skorpiona, czyli ze znaku, w którym jest w upadku, wchodzi do fantastycznego Strzelca. Wesoło, pozytywnie, optymistycznie. Więcej będzie takiego pozytywnego nastawienia do różnych rzeczy, którymi się zajmujemy. Optymizmu. Mniej takich trochę negatywnych emocji, którym Wenus jednak w Skorpionie towarzyszy. W piątek Słońce w koniunkcji z Marsem. Mocny, silny, agresywny aspekt, który wzmacnia nasze działania. Jest odpowiedzialny za odwagę, siłę, działanie, ale też i pobudza agresywne tendencje, więc musimy uważać, żeby nie przegiąć pały z czymś. Żebyśmy nie stali się bardzo tacy pobudzeni nadmiernie, zestresowani, wściekli. Musimy uważać, żeby te nasze emocje nie sięgnęły zbyt wysokiego poziomu, ale to też jest dobry moment na to, żeby się zmierzyć z czymś, co jest trudne, z czym sobie nie radzimy. W sobotę Słońce będzie w koniunkcji z Merkurym. Świetny aspekt, który pomoże nam, pozwoli nam lepiej sobie poradzić z wyzwaniami intelektualnymi. Ten Merkury, który jest w ruchu wstecznym, wiemy, narzekamy na niego, astrolodzy straszymy, kiedy Merkury jest w ruchu wstecznym, bo wtedy nam sprawy idą kiepsko różne, ale tutaj ta integracja Słońca Merkurego może nam pomóc ruszyć z tematami, które się trochę nam zablokowały, zatrzymały, osłabiły, więc to akurat będzie potrzebne, przydatne.
No i ze względu na to, że Mars też gdzieś tu był blisko, Merkury go goni ruchem wstecznym, więc Merkury w koniunkcji z Marsem w niedzielę. Kolejny aspekt, który pozwoli nam się tak rozruszać, rozkręcić, uruchomić twórczą energię. Czyli tydzień całkiem niezły, bardzo aktywny, bardzo ciekawy, jeśli chodzi o nasze działania umysłowe, intelektualne, aktywność, ruch, tempo, ekspresję, wyrażanie siebie, moc działania. Bardzo przydatny, jeśli chodzi zestaw aspektów, jeśli chodzi o nasze projekty, przedsięwzięcia, plany, inwestycje, rozwój. Zapraszam Was serdecznie. 13 października rusza, no jeszcze wcześniej, 12 października, webinar astrologiczny Świat bez pracy. Jak może wyglądać nadchodząca rzeczywistość bez pracy? Czy w ogóle jest to możliwe? Czy praca jest ważna, konieczna? Jak może wyglądać świat bez pracy? O tym będę mówił w webinarze astrologicznym na Facebooku 12 października. 13 października rusza kurs podstawowy online. Kurs podstawowy astrologii, zapraszam Was serdecznie. Zapisujcie się, już niedługo startuje kurs online. Astrologia dla podstawy, dla tych wszystkich, którzy astrologię chcą poznawać, rozwijać swój potencjał, ale dla tych, którzy coś już wiedzą, a chcą jeszcze się wzmocnić. 14, następnego dnia, wędrówka z horoskopem po świecie. Kolejny kurs online dla tych, którzy mają chociażby minimalne podstawy astrologii. Co się dzieje, kiedy wędrujemy, kiedy zmieniamy swoje położenie, miejsce, jak to wpływa na astrologię, jak to wpływa na nasze zdolności poznawcze, na nasz horoskop, czyli co się dzieje, kiedy zmieniamy miejsce i co się dzieje wtedy z horoskopem. O tym będę mówił na tym kursie. Zapraszam serdecznie. A 23 kurs astrologii podstawy, ale stacjonarny. Zapraszam Was serdecznie. Zapisujcie się. Zapraszam do mojego sklepu internetowego na kurs astrologii. Na kursy astrologii również. I również astrokalendarium na 2022. Książki astrologiczne, biżuteria. Zapraszam serdecznie.